Ja myślałem, że cię jeszcze zobaczę. Jak nas znalazłaś? Popytałam o ciotę z chujową blizną, wiesz? Zabawne. Ilu was tu przyszło? Tylko wy? Nie powstrzymasz tego. Jordan! Miałeś przypilnować tamtej drugiej. Co ty ochujałeś? Pamiętasz tego przemytnika z Jackson? No. Ta mała tam była. Co? Polują na nas. To dlatego tak urządzili Nika. Chodźmy z nią do Isaaca. Powinien wiedzieć, co się tu odpierdala. Tak, wiesz, przed chwilą z nim gadałem. Mamy nowe rozkazy. Zabić intruzów. Ej, czekaj! Przecież to nie ma sensu. Rozkaz to rozkaz. Nie, najpierw ją przesłuchajmy, zobaczymy, co mnie to do kurwy nędzy obchodzi? Chyba widziałeś, co zrobiła. Nie mamy kurwa pojęcia, ilu ściągnęła ludzi. Mogą nas zabić, Mike. Mam w dupie, kogo tu ściągnęła. Znajdziemy ich i zabijemy. Możesz chociaż raz w życiu pomyśleć... Wypierdalaj stąd, ale... dole. Nina! Nie słyszeli strzały. Patrz, to jedna z nich. Chodź, popatrzymy później. Na mapie była stacja? Kurwa, nie wiem. Szybciej. Kurwa!
dobra? Tak. Ta gdzieś wygląda znajomo? Nie. Skąd padły te strzały? Nie wiem. Przeszukać podwórze. Ty, pilnuj kontynuuj. Ja sprawdzę tu. Jasne. Jest ich więcej. Nie wiem. Rozdzielcie się. Zajrzyjmy się! Nie dajcie im... Szlak, jak ich dużo! Mówiłam!
Czekam. Wie wszystkie rzeczy. Bierzemy. Gdzie patrol, Adrien? Szlak! Szlak! Tam! Intruz na wolności! Co? Coś tam było? Nie. Lecz na dach. Sprawdzę tutaj. Na pewno nie ma jej na ulicy. Ktoś sprawdzi? Jak niby by tam zlazła? Nie wiem. Jesteś głośny? Greg poszedł na Capitol Street. Zaraz powinien z nimi wrócić. Kati? Odpowiedz. No weź, odezwij się. Kati? Co ty wyprawiasz? Sprawdź to. Myślisz, że to wszyscy? Wolę nie sprawdzać. Tędy? Spróbujmy. Szybko! Do środka! Chodź. Musimy znaleźć się z dala od tej szkoły. Szybko! Musi tu być jakieś zejście na ulicę. Dałam radę! Chodź!
Musimy dojść do ulicy. Zgubiłyśmy. Tak. Udało nam się. Dobra. Spójrz na to. To jedna z nich. Co niech spierdala? Przeczytaj list. Jordan. Isaac wysłał nas na 2 tygodnie do stacji telewizyjnej. W okolicy widziano bliznę. Masz tu coś na zachętę, Lia. Stacja telewizyjna. Myślisz, że wciąż tam jest? Trzeba się przekonać. Jest. Gdzieś przy tych wysokich budynkach. Czyli tam. Okej. Znajdźmy Lię. Przejebane. Dzięki za pomoc, tak w ogóle. Wiadomo. A więc to właśnie wilki. Uzbrojeni po zęby. No, to prawda. Spodziewałaś się, że będzie ich tak dużo? To mi mówił, że to możliwe. Chcesz się wycofać? Nie. Wypatruj patroli. Paru próbowało mnie wykurzyć z kryjówki. Ilu ich było? Minęłam 2. Czuję, że było ich więcej. Jak tylko odkryją, że zwiałyśmy ze szkoły... I że zabiłyśmy ich przyjaciół. Zaroi się tu od grup poszukiwawczych. Ciekawe, czy w tych budynkach coś zostało. Zawsze się coś zostawia. Nie wierzę, że nas tak po prostu zaatakowali. Oni nie są tacy jak my. A gdybyśmy były uchodźczyniami? Gdybyśmy, nie wiem, miały przydatne informacje? Myślę, że mieliby to gdzieś.
Lisa. Kurwa. Serce mi wali. No. Coś nie daje mi spokoju. Dlaczego nie zabili ciebie i Tomiego, gdy mieli szansę? Nie wiem. To lekkomyślne. Może są głupi. Może. Co? A może po prostu nie was szukali, więc puścili was wolno. Znaczy, spuścili na mnie zły łomot. Ten koleś Jordan kopnął mnie w twarz. Tak, ale dlaczego nie poszli dalej? To nie jest ważne. Zjebali. Tak. Jak miała na imię dziewczyna z notatki? Ze stacji telewizyjnej? Lia. Czy to ona miała... To ona nosiła warkocz? Nie. Jedyne, co pamiętam, to to, że wyła z rozpaczy, kiedy pocięłam tego sadystycznego gnojka. Co mamy zamiar zrobić z Liam? Dowiemy się, co wie. Dowiemy się, gdzie są pozostali. To na początek. Ta. Coś tutaj przypomina ci, co opowiadał o sobie Joel? Nie bardzo. Czy jest szansa, że robił rzeczy, o których nie wiesz? Pewnie. Nie był... skłonny do zwierzeń. Ciekawe, czy Tomi coś z tego rozumie. Pewnie wie więcej o ludziach, z którymi Joel miał do czynienia. Co chcesz zrobić? Wrócę za sekundę. Zostanę tu.
To kurwa co? Jakaś bomba? Warto było? Tak. Niezły połów. Wciąż jako tako widzę te budynki. Jak chcesz iść? Pomyślmy. Chyba oszalałeś. Było okropne. Ej, wilki. Szlak. Robię się głodny. Tak? To może przestań gadać o żarciu. No. Gdzie ta cholerna dziewczyna? Gdzieś w okolicy. I na pewno nie jest blizną? Jechała na koniu. To nie blizna. No to pewnie blizny ją zabiją. Zróbmy swoje, a potem wróćmy coś zjeść, dobra? Blizny albo zarażeni na bank znajdą ją przed nami. Świetnie. To znajdźmy ciało i zabierzmy je ze sobą. To wszyscy? Chyba tak. Dobrze. Szlak. Ktoś z nich wygląda znajomo? Nie. Rany, ta strefa jest ogromna. Całkiem spora. Myślisz, że wilki zajęły ją całą? Oby nie. Jest to coś? Rzeczy na Halloween. Niektóre są całkiem zabawne.
Nie jestem fanką. Rozejrzyj się. Nie jesteśmy tu sami. O, w dupę! Uwaga! Bez zbędnego ryzykaństwa! Bez zbędnego ryzyka. Lepiej zwiewaj. Musi gdzieś tu być. Jeszcze ktoś? Nie. Jezu. Dałaś tam niezły popiół. Ilu gości za tobą rozesłali?
te wilki walczyły z wojskiem ponad dekadę temu. Dlaczego są takie zbudowane? Dlaczego, żeby mieli tu aż tylu intruzów? Nie wiem. W mieście chyba wciąż jest masa zapasów. Nie rozumiem, po co się o nie bić. O co chodzi z tą pęczą? Rozejrzyj się tutaj. Może wejdziemy tam? Tak. Tą samą drogą, którą uciekli dezerterzy. Moim zdaniem, dezerterzy są najgorsi. Mam ich w dupie. Jeśli ktoś nie chce tu być, droga wolna. Jebani zdrajcy. Z bliznami przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. No, jak mówiłem, mam ich w dupie. Widzisz innych? Jeszcze nie. Jak dorwiemy Liję bez świadków? Tu aż się roi od wilków. Wystarczy nam minuta na osobności. Zmusisz ją do gadania? Jeśli będzie trzeba. Ugh.
Nie mogę uwierzyć, że cały są wszędzie. Będzie pusty. Nadal nie robimy nic, tylko się wycofujemy. Nie wycofujemy się. To mobilizacja. Wiele miesięcy zabezpieczaliśmy ten teren. Dowodzenie wie, co robi.
cisza. Żyjesz? Tak. Co teraz? Musimy przedostać się przez mur z punktem kontrolnym. Te budynki są za nim. Rozejrzyj się. Musi być jakaś droga. Wejdźmy na drugie piętro. Chyba tędy. Okej, przeszłyśmy. Hej, Dina.
Już. Daj mi rękę. Ej, okrągły budynek. Wygląda jak stacja telewizyjna. Racja. Chodźmy. Nie wiem, jakbym sobie poradziła bez ciebie. No, no. Cicho tam. Nigdy bym cię nie puściła samej. Co to kurwa było? Wbiegł w pułapkę. W co? Ładunek wybuchowy. Patrz pod nogi. A ty dokąd? Czekaj chwilę. Jakieś wilki? Nie widziałam, ale ciężko powiedzieć. Chyba musimy tam zejść. O, cholera, Eli! Kurwa! Jestem cała! Chodź! Ta cała Lia. Co jeśli zdąży sobie stamtąd pójść? Wolę się nad tym nie zastanawiać. Powinniśmy pomyśleć takie drugie. To mógłby być sposób na chodzenie.
chciałam, nie głupie. Choć pewnie paru włóczęgów wyleciałoby w powietrze. A jeśli ktoś nie potrafi, tak? No to rysunki. Wiesz, stopę zahaczającą o drut i ogromny chłowiek. Mogłabym nie zrobić. Hej, patrz. Kto to może być? A ktoś, kto chce, byśmy poczuły jej miłość. Czy myślisz, że jest związana z wilkami? Nie wiem. Bardzo zajebiście dziwne. O cholera. Rany postrzałowe. Patrz. Koń tam jego. Zarażenie nieźle go skubali. Żyjesz? Wybacz, to ten zapach. Dobra. Musiał pójść na piechotę. Dasz radę iść? Nic mi nie jest. Serio. Czemu miasto jest w takim stanie? Bo to tak nie wygląda. W Bostonie nie wybuchła wojna domowa. Świetniki nigdy nie stworzyły takiego ruchu oporu. Raty. Więcej trupów. Tommy na pewno tu był. Solidna barykada. No dobra, więc tędy nie przejdziemy. Stój! Pułapka. Dzięki. Sprytnie. Działa. Ta. To sztuczka Joela. Trawa mnie stresuje. No, ciężko je zauważyć.
Naprawdę ogarnęli ten teren. Pewnie rzadko tu bywają, skoro tyle tu tego. To jakaś pociecha. Znowu to samo. Tam jest stacja. Nie jesteśmy zbyt delikatne. Może Lia sama nas znajdzie. Tak. A może to po prostu zasadzka? Muszę tam wejść. No i jest. Głowa nisko. Pusto. Nie kupuję tego. Widzisz wejście? Jeszcze nie.
się wyspniemy. Jego? Wejdźmy do środka. To na bank nie był Tommy. Kto to kurwa zrobił? Nie wiem. Ale to wiadomość. To świeża sprawa. Myślisz, że to... Oby nie. Ale bądź czujna. Podoba mi się to. Jesteśmy na widoku. Musimy przeszukać budynek. Chcę znaleźć Lię. Tylko ostrożnie. Patrz pod nogi.
Co to? To ona. Lia. Na pewno? Tak. Kosmos bardzo chciał, żeby zginęła, co? Nie ma nic przy sobie. Słyszycie mnie? Szóstka, potwierdź. Odbiór. Dina? Hmm? Wszyscy tu są. Czekaj. To obok Jackson. Patrz, jak się kurwa szczerzą. Potrzebne wsparcie dla Indii w drodze do stacji. Powtarzam, potrzebne wsparcie kurwa. Dla Indii. Odbiór. Da, zbierajmy się. No, nie żyje. Jak się z tym czujesz? Wnerwia mnie, że z nią nie pogadałyśmy. Ta. Ona nie skrzywdziła Joela. Zmuszenie jej do gadania byłoby pojebane. Przebyła setki kilometrów, żeby go skatować. Mam w dupie, czy trzymała kij. Rozumiem. Czy chcemy się gdzieś zaszyć? Przejrzeć rzeczy Lee? No raczej. Pójdźmy w głąb miasta. Zabarykadujmy się gdzieś. Ruszaj!
żyje. Przeczesać teren. Już wszyscy? Myślę, że tak. Słyszę kolejny. Tędy. Chodź. Znaleźć wejście!
Uwaga, zarodniki. Maski. Dobra. Musimy iść dalej. Było tam przejście. Prawie nas mieli. Wiem. Wyraźnie powie... Skacze. Uważajcie. Po chuj zajmujemy się tymi intruzami. Blizny właśnie zarżnęły cały oddział. Powinniśmy pozwolić, żeby zarażeni się nimi zajęli. Nie. Zabiły Mike'a. Zapłacą za to. Wiesz, że dorwały też Jordana? Nie. Kurwa. Yeah.
Dobra. Lepiej nie zostawać tu na długo. Bierz co możesz i spadajmy. Dina. Wynośmy się stąd. Nie ma przejścia. Chodźmy tędy. Słyszałaś, jak na nas wołali? Blizny. Ciekawe, czy te murale to ich sprawka. Jak wybebeszenie tych wilków. Tu niżej jest przejście. Kurwa, co?
jaki jest plan? Tam jest kolejna drabina. Dobra. Jak się tam dostać? Wystarczy. Drabina odpada. Niech to. Oberwałaś? Nie, jestem cała. Człapacze? Tak na nich wołali? Ta. Skąd one się do licha biorą? Nie mam pojęcia, ale są odrażające.
Zobaczmy, co się stanie. Poparzenia kwasem. No nie, spasuje. Nie spiesz się. Już! Prawie! Chyba czysto. Na tyle, na ile widzę. Super. Człapacze? Tak jakby nam było mało. Takie prawo natury. No, a natura to suka. Sprawdźmy. Tak. Jak to zrobiłaś? Czary. Lubię czary.
Na pewno jest jakieś przejście. Grunt to optymizm. Dobra. Jestem gotowa stąd spadać. Tak. Tu co się odwaliło? Na moje oko pociąg się rozbił. Dzięki, Sherlocku. Jezu.
ciekawa, jak długo po dniu zero to działało. Tam jest jakieś światło. No to w górę. Dina. Wiem. Idę. Hej, zbliżamy się do światła. Hej, daj, podsadzę cię. Dobra. Co tam masz? No chodź. Dobra. Zasuwajmy. Już prawie. Prowadź. Yeah!
Dina! Wstajemy. Ej. Co ty na to, żebyśmy odpoczęły w teatrze? Brzmi zajebiście dobrze. Już prawie. No chodź. Stań tu. Okej? Udało się. Powiesz mi w końcu, co jest grane? Ty pytasz mnie? Eli, przed chwilą wdychałaś zarodniki. Jestem odporna. Mówiłam. Aha, odporna. Daj spokój. Dawno temu zostałam ugryziona. Co ty w ogóle pierdolisz? Zostałam ugryziona i nic się nie stało. Oparzenie chemiczne. Wiedzą to tylko Maria, Tommy i Joel. Wiedzieli. Teraz wiesz ty. Nie. Nie mogę cię zarazić, jeśli o to ci chodzi. Ani przekazać ci odporności. Chyba jestem w ciąży. Co? Bez obaw, nie jest twoje. I co teraz? Co my teraz zrobimy? Nic. Muszę tylko chwilę odpocząć. Jaja sobie kurwa robisz? Od jak dawna wiesz? Od kilku tygodni. Kilku tygodni? Mogłyśmy... Mogłyśmy zawrócić. Nie wiedziałam. Nie byłam pewna, okej? Okay? Nie chciałam być ciężarem. A teraz niby czym jesteś? Upewnię się, że jest bezpiecznie. Odpocznij.
kurwa w ciąży. Jak można ukrywać coś takiego? Okej. Stara notatka. Ale lepiej uważać. Trzeba włączyć zasilanie. Cholera. Sfajczyłeś się? Chyba kiepski był z ciebie elektryk. Ugh.
A to co? Super. No dobra. Czad. Strasznie. No nie.